Witam serdecznie w przededniu Światowego Dnia Pluszowego Misia. Witam studio wybitnych ekspertów od pogody, którzy przybyli do nas tutaj w przebraniu, aby uniknąć fanów. Jest z nami miś jogi i bubu, jest Kubuś Puchatek, jest Uszatek i jest Fazji. Jest z nami także szef wszystkich misiów, chomik Teodor. Teodor dlatego, że z tym misiem wszystko się zaczęło od prezydenta Stanów Zjednoczonych, Teodora Roosevelta, zwanego Teddy. On podczas polowania w 1902 roku nie dopuścił do zastrzelenia małego misia. To było wszystko bardzo opisane w prasie, szeroko. No, były rysunki. No i na podstawie jednego z takich rysunków zamieszczonego w gazecie pan Morris Michen skonstruował laleczkę misia pluszowego i od tego czasu mamy taką przeuroczą zabawkę Teddy'ego dla dzieci w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w kręgu języka angielskiego. Miś to po prostu Teddy. Więc witam pana prezesa i teraz o pogodzie. Sądząc po waszych przebraniach, doskonale wiedzieliście, że idzie ocieplenie i mogliście się przebudzić ze snu zimowego. A wszystko dlatego, że zmienił się układ baryczny i od południa znad Czech i Słowacji przychodzi do nas cieplejsze nieco powietrze. Wprawdzie utrzymywać się będzie duże zachmurzenie, ale z licznymi rozpogodzeniami temperatura osiągnie w sobotę, w niedzielę nawet 6-7 stopni w niektórych miejscach. Niestety to nie potrwa zbyt długo, dlatego że z nad Norwegii idzie kolejny układ frontowy, który od poniedziałku przyniesie ponownie ochłodzenie, ale zanim to nastąpi, będzie w miarę ładnie, z tym, że w sobotę należy się spodziewać w godzinach popołudniowych opadów deszczu. Ciśnienie w tej chwili jest doskonałe, 1024 hektopaskale, to jest ciśnienie zredukowane do poziomu morza, no ale jutro, pojutrze zacznie spadać i jak spadnie, to w poniedziałek będzie znowu chłodno, w granicach 0 plus 1, w nocy minus 3 stopni. Ale też nie powinno być źle, dlatego że nie będzie za dużo chmur i od czasu do czasu w przyszłym tygodniu wyjrzy słońce. A zatem weekend zapowiada się bardzo dobrze, z tym, że należy jeszcze uważać na jedno. Otóż kiedy ciepłe powietrze nadchodzi nad i wilgotne powietrze nadchodzi nad wychłodzone podłoże, mogą się tworzyć gęste, miejscami nawet bardzo gęste mgły, utrudniające podróżowanie samochodem. Ale to tylko w godzinach wieczornych i wczesnoporannych. Miłego weekendu i przytulmy się do misia, bo nie sądzę, żeby był dom, w którym by się nie znajdował chociaż jeden. Radio Katowice. A o gąso nie powiedziałem. O Jasia Fasoli nie powiedziałem. Czy to już nie ma znaczenia?